Miasto i Gmina Bierutów. Gmina Bierutów położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Zajmuje powierzchnię 147 km kwadratowych. W Bierutowie i 16 wsiach na terenie gminy mieszka prawie 11 tysięcy mieszkańców. Miasto Bierutów leży na północnym brzegu rzeki Widawy. Krzyżują się tu drogi z Wrocławia do Kluczborka i z brzegu do Sycowa. Przez Bierutów przebiega linia kolejowa Wrocław-Kluczbork. Bierutów prawa miejskie uzyskał w 1266 roku. W XIV wieku miasto otrzymało nazwę Bernstadt, a w wieku XVIII nazwę Bierutów. W pierwszej połowie XIV wieku Bierutów otoczony był wałami i fosą. Do miasta przyłączono zamek i zamknięto je murami. W swej historii miasto od 1492 roku leżało na terenie księstwa oleśnickiego i znajdowało się pod panowaniem Piastów, a następnie przeszło pod panowanie Czech. Od XVI wieku należało do Habsburgów, a w 1742 zostało wcielone do Prus. Miasto rozkwitło w XIX wieku, kiedy oddano linię kolejową na trasie Wrocław-Kluczbork. Wybudowano szpital miejski, ochotniczą straż pożarną, pocztę, wieżę ciśnień i kościół. W 1883 roku powstał kompleks cukrowni, która w 1933 stała się największą w Polsce i drugą w Europie fabryką cukru. W roku 1945 Bierutów został splądrowany i spalony. Z ratusza pozostała jedynie wieża, a duża część rynku została zburzona. Aby poprawić komfort życia mieszkańców miasta i gminy Bierutów, władze gminy realizują budowę sieci kanalizacyjnej gminy. W Stroniu powstała nowa oczyszczalnia ścieków. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zostaną podłączone do sieci wodociągowej. W Bierutowie rozbudowana została stacja uzdatniania wody. Trwają prace nad budową sieci gazowej. Na rzece Widawie powstanie zbiornik małej retencji. Trwa przebudowa dróg i ulic. Ważnym zadaniem jest rozbudowa gimnazjum i budowa nowej hali sportowej. Przeprowadzono remont wieży zamkowej. Rozwija się budownictwo jednorodzinne. W Posadowicach pod budowę osiedla mieszkaniowego dla 1200 osób przeznaczono prawie 90 hektarów, a Radzieszynie na 39 hektarach zamieszka 500 osób. Na terenie miasta Bierutowa funkcjonuje miejski stadion sportowy. W Zbytowej, Solnikach Małych i Wabienicach działają ludowe zespoły sportowe. W Bierutowie oddano do użytku boisko Orlik. Planowany jest remont boisk, trwa budowa hali sportowej. Przez gminę przebiega malowniczy szlak kajakowy z Bierutowa do Wrocławia o długości 40 km. Trasa prowadzi przez miejscowości Kijowice, Paczków, Kruszowice, Zbytową, Chrząstawę Wielką aż do Wrocławia. Powstały nowe trasy rowerowe wiodące wzdłuż folwarków i Doliny Widawy. Wyznaczono także szlaki piesze. Na terenie gminy na zachód od Bierutowa znajduje się obszar ochronny Natura 2000. Na tym obszarze dzięki zachowanej dziewiczej przyrodzie mogą powstawać gospodarstwa agroturystyczne, a dzięki funduszom unijnym rolnicy mogą rozwijać rolnictwo ekologiczne. W gminie Bierutów działają cztery szkoły. Obecnie trwa rozbudowa gimnazjum w Bierutowie. Powstaje nowa hala sportowa. Szkoły posiadają nowoczesne pracownie chemiczne i komputerowe. W przedszkolu gminnym dzieci rozwijają swoje umiejętności. W czasie dni otwartych i festynów rodziny mogą spędzić czas bawiąc się wspólnie i podziwiając występy swoich dzieci. Na terenie gminy działa publiczny zakład opieki zdrowotnej. W ramach wykorzystania funduszy unijnych wykonano modernizację budynku, przystosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach akcji Biała Niedziela, której pomysłodawcą i animatorem jest burmistrz miasta, wykonywane są usługi specjalistyczne takie jak USG, badania słuchu i wiele innych. Festyn towarzyszący imprezie jest okazją do organizacji aukcji na rzecz chorych dzieci.
Na terenie gminy w 8 wsiach znajdują się świetlice, w których dzieci mogą spędzać wolny czas. W Bierutowie działa miejsko-gminny ośrodek kultury oraz biblioteka miasta i gminy Bierutów, która posiada filię we wsiach Solniki Wielkie i Zbytowa. Miejsko-gminny ośrodek kultury organizuje liczne imprezy kulturalne i sportowe. Co roku najważniejszymi imprezami są Jarmark Bierutowski, organizowany w ramach Dni Miasta Bierutowa, Piknik Majowy, Biała Niedziela. Jesienią w czasie dorocznych dożynek przychodzi symboliczny czas podsumowania zbiorów. Jest to okazja do sąsiedzkich spotkań, wyborów najpiękniejszego wieńca i wesołej zabawy. W ramach warsztatów organizowanych w Ośrodku Kultury na Rynku w Bierutowie odbywają się spektakle teatralne, w których występują studenci, uczestnicy Europejskiego Festiwalu Szkół Teatralnych. W Solnikach Małych z funduszy unijnych powstała świetlica wiejska. W gminie działają dwa stowarzyszenia zaangażowane w rozwój ziemi bierutowskiej. Prężnie działa również lokalna grupa działania Dobra Widawa, promując działania proekologiczne oraz specjały kuchni regionalnej. W Bierutowie powstał Dom Ziemi Bierutowskiej, w którym zobaczyć można eksponaty świadczące o życiu i pracy dawnych pokoleń zamieszkujących te okolice. Muzeum odwiedzane jest chętnie także przez dawnych mieszkańców urodzonych w tym mieście przed wojną. Miasto Bierutów utrzymało swój średniowieczny układ urbanistyczny. W dobrym stanie zachowały się mury obronne. Wraz z zamkiem, kościołem świętej Katarzyny oraz innymi zabytkowymi budowlami stanowią one o turystycznej atrakcyjności miasta. Dodatkowym atutem są liczne parki i aleje ze starodrzewem. Warto wybrać się na wycieczkę szlakiem wspaniałych zabytków gminy Bierutów. Najstarszym z nich jest kościół z XIII wieku, znajdujący się w Stroni. Ten romański kościół w kształcie rotundy posiada późnogotycką chrzcielnicę z 1517 roku. Kościół stanowi doskonały plener dla studentów architektury i artystów plastyków. W Wabienicach, w barokowym ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znajduje się XVIII-wieczna ikona w srebrnej sukni. Znajduje się tutaj również zabytkowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z drewnianą wieżą z początku XX wieku. Ta urocza miejscowość otrzymała nagrodę najładniejszej wsi powiatu bierutowskiego. W Posadowicach warto zwiedzić kościół pod wezwaniem Bożego Ciała z XVI wieku. Godne uwagi jest XVII-wieczne wyposażenie kościoła, w tym ołtarz główny z roku 1680 i zabytkowa ambona. Na terenie kościoła stoi fragment krzyża pokutnego z XIV wieku oraz głaz upamiętniający ofiary I wojny światowej. Dzięki funduszom unijnym odnowiona została elewacja klasycystycznego kościoła w Solnikach Małych. Pomimo prawie 200-letniej historii, do dziś ten uroczy wiejski kościółek służy wiernym. Zwiedzanie Bierutowa warto rozpocząć od kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny. W środku możemy podziwiać barokowy wystrój. Szczególnie interesujący jest ołtarz główny i loża książęca z drugiej połowy XVII wieku. Drugim kościołem katolickim, powstałym pod koniec XIX wieku, jest neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa. Na terenie kościoła znajduje się fragment granitowego gotyckiego krzyża pokutnego z XIV wieku. Warto również zwiedzić ruiny ewangelickiego kościoła cmentarnego pod wezwaniem świętej Trójcy, wzniesionego w stylu gotyckim w latach 30. XVII wieku. Kościół został spalony w roku 1946, a na terenie dawnego cmentarza stoi kamień i krzyż upamiętniający osoby pochowane na dawnym cmentarzu. Na rynku stoi wieża dawnego ratusza z pierwszej połowy XV wieku. Druga wieża, górująca nad miastem, to pozostałość zamku z początku XIV wieku. W czasie wymiany hełmu na wieży znaleziono skarb ukryty w gałce herbu. Warto zwrócić uwagę na manierystyczną bramę z około roku 1680, prowadzącą na dziedziniec zamkowy. Bierutów posiada doskonale zachowane średniowieczne mury obronne. Zachowała się także płaskorzeźba herbu książąt Wittenbersko-Oleśnickich, pochodząca z około 1654 roku. Zwiedzając gminę Bierutów, warto zwrócić uwagę na urokliwe dwory, parki dworskie w Karwińcu i Jemielnej, w której napotkać możemy wspaniałe okazy starych drzew, piękne owocowe aleje wzdłuż dróg, umilające wędrowcom podróż. Warto też zwiedzić w Zbytowej urokliwy młyn nad Nową Widawą, który został zbudowany pod koniec XIX wieku. Doskonała, nieskażona przyroda jest ogromnym atutem gminy Bierutów. Aby umożliwić zwiedzanie tego terenu, powstają szlaki rowerowe.
Strategia rozwoju gminy Bierutów stawia na rozwój gminy w kierunku ekologiczno-rekreacyjnym. Aby osiągnąć założony cel, gmina dba o zrównoważony rozwój środowiska, poprawę warunków życia ludności, rozwój turystyki i rekreacji oraz rozwój ekologicznego rolnictwa. Dla burmistrza i radnych gminy Bierutów ważne jest tworzenie miejsc pracy dla jej mieszkańców. Do największych pracodawców należy zaliczyć firmę Osadkowski S.A. z Bierutowa, zajmującą się kompleksową obsługą rolnictwa, w tym sprzedażą i dystrybucją artykułów dla rolnictwa i środków ochrony roślin. Firma zajmuje się także sprzedażą nasion i zbóż, paliw oraz sprzętu ogrodniczego. W filii w Oławie sprzedaje ciągniki i kombajny rolnicze. Zajmuje się też ubezpieczeniami i kredytami dla swych klientów. Przetwórnia owoców i warzyw Anna z Karwińca produkuje soki najwyższej jakości i bez konserwantów. Prócz soków produkują również dżemy oraz nowość bezalkoholowe szampany dla dzieci. Wyroby zdobywają uznanie i dostępne są w wielu sieciach handlowych w całej Polsce. Trwają prace w zabytkowej części Bierutowa mające na celu poprawę estetyki miasta. Remontowane są budynki w rejonie murów obronnych, powstają nowe parki i tereny zielone. Oddano do użytku fontannę i skatepark. Teren zabaw dla dzieci, siłownie, skwer, zagospodarowano tereny zielone w rynku. Wykorzystanie istniejących i przyszłych walorów krajobrazowych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych planuje się poprzez wykonanie zadań zagospodarowania istniejących i tworzenia nowych szlaków pieszych i rowerowych oraz zagospodarowanie widawy i powstałego zbiornika retencyjnego dla celów rekreacyjnych i turystycznych. Planowa realizacja planów zgodnych z przyjętymi założeniami to najważniejsze zadanie burmistrza i radnych gminy Bierutów. Celem jest komfort życia mieszkańców i zadowolenie z harmonijnego rozwoju gminy. Zachęcamy inwestorów do inwestowania w naszej gminie, a turystów zapraszamy do bliższego poznania naszej przepięknej krainy, ziemi bierutowskiej.